No dzisiaj pokazujemy Państwu, jak to funkcjonuje dom artysty plastyka, że jest bardzo fajnie w tym domu artysty plastyka i różni ludzie przychodzą do domu artysty plastyka. No ale losów tych dekretów Trumpa, kilka takich katalogów, bo właściwie dzisiaj to było pięknie, że wizerz tego oto męża. No i takie dość filozoficzne, proszę Państwa, rzeczy. Dość filozoficzny człowiek, który jest już stary, człowiek, który jest już nad grobem, jest oświetlony na przykład, proszę, jest oświetlony, i idzie w dół. Gdzieś tam coś się ważnego dzieje, nie jest to. Ale oczywiście, każdy jest jakby tak oddzielnie pokazany tutaj. I kruk też jest, dziecko jest samo. Na rozrodzie. Tutaj mamy też każdego człowieka jakby oddzielnie. Człowieka, który jest na wózku inwalidzkim, czy idzie troje, czworo. Każdy oddzielnie idzie. Każdy ma oddzielne swoje problemy i troski, jak i tutaj też. Zwłaszcza, gdy ktoś jest na wózku inwalidzkim. Ale nie wiem, dlaczego właściwie ludzie w domu artysty plastyka tak czasem na siebie spoglądają tak dość ostro i z podejrzliwością. Tutaj, wiecie Państwo, rozgryźć to, że są te złe wibracje, że są te złe spojrzenia, no to najlepiej Jezus Chrystus to uczynił. Najlepiej Jezus Chrystus to zrobił, gdy się przebrał za żebraka i poszedł. No gdzie poszedł? Do jednej kobiety, oblała go wodą, pomyjami, no tak jak ta rycina ze średniowiecza nam pokazuje, że też kobieta oblała. No to średniowiecze, a Jezus Chrystus to są już odległe czasy, ale tematyka ta sama. Czyli tak jak w galerii ktoś zauważy, tak jak to Lidka Lipska mówiła, że jak ja zauważę, że ktoś coś ma przeciwko mnie, to mnie to bardzo cieszy. To wtedy ja wchodzę do akcji. No to więc właśnie, gdyby tak przyszedł Jezus Chrystus, na Niego się tak patrzą, tak złowrogo, no, na człowieka doskonałego, na człowieka pełnego zasług, to dopiero potem się jeszcze okazało całe. Jego życie pełne zasług. Jak się tak na Niego mieliby krzywo patrzeć, jak ci z domu artysty plastyka, oczywiście nie dowartościowani artyści, bo to wszystko takie lewe de l'or, no to Jezus Chrystus się wziął i przebrał za żebraka. No i wtedy wszystko wyszło. Co kto myśli, co kto czuje, bo z kwiatami pięknie, robienie zdjęć, całowanie się i tytułowanie rabbi. Mamy tutaj na myśli dzielenie się. W ogóle Biblia mówi, że dom podzielony na dwie części się nie ostoi, a się rozpadnie. Społeczeństwo podzielone na dwie części nie ostoi się i się szybko rozpadnie. I tak samo tutaj w galerii, prawda? Tak. Ci lepsi, ci gorsi. Takie wyczuwa się różne wibracje, że człowiek aż nie może sam czuć się dobrze, pomimo, że na obrazach i ten sam, i ten ten jakoś znosi cierpienia i to cierpienie jest pokazane. Robienie dymu cierpienia, no to chyba najlepiej pojechać na Filipiny i rzucić się na krzyż. Taka jest filozofia, że Jezus Chrystus odnośnie uczestników w galerii, w domu artysty plastyka, jeżeli widział, że na niego tak złowrogo się gapią, no się przebrał wtedy za żebraka. Jak oni zareagują? A no właśnie. No bo wiecie Państwo, jak coś ktoś komuś daje, to jest tak przyjemnie otrzymywać, to jest tak przyjemnie dostawać. No. Także proszę Państwa, no, tutaj w domu artysty plastyka miałyśmy kilka wystaw. Ciekawych, nieciekawych. W domu artysty plastyka. I to się nazywa Galeria Domu Artysty Plastyka. Zapraszamy Państwa serdecznie. No mamy tutaj tego więcej, tego więcej. Mamy tu jeszcze i tu. I tu jeszcze, prawda? I tu jeszcze mamy. I tu. Tak. Gdy nadaje nasze radio,
trochę ten Evo, Felcita, Barbie, Baby, Langston, Ekstra. I to właśnie od 6 lutego, czyli dzisiaj, do 28 lutego ta wystawa miała miejsce. Zapraszamy Państwa serdecznie, buziaczki. Przesyłamy Andrzej Podkański. Andrzej Podkański. Bardzo ładna ta wystawa i wszystkim się podobała, albo że może musiała się podobać. Musiała się podobać, tak. Gdy nadaje nasze radio, to KFE, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langston, Ekstra. Poczekajmy. But you must be concerned when Donald Trump disputes the validity. Tak, ale musiał pan być zaniepokojony, gdy Donald Trump...